Moi drodzy, później wam powiem, gdzie jestem. Po prostu przejeżdżając, wszedłem do otwartego kościoła na trasie do Malborka. Jestem zachwycony. Zobaczcie, jakie piękne. Ile tu jest piękna. Rzeźb, wszystkiego. Zobaczcie sam. Zobaczcie. To są misterne prace. Naprawdę, jest coś niesamowitego. Nawet wejście. Zobaczcie. Jaki piękny obraz Pana Jezusa. Zobaczcie to. Starał się nie trząść ręką. Byłem w kościele przed chwilą, który nie ma ołtarza. Każdy jeden z nich się przydał. Malutki kościółek, stary kościółek. Zobaczcie. Piękne. Widać wszystko, że jest bardzo, bardzo stare. Ścielnica. Stare z kamienia. Może się później uda przeczytać, ale to jest. Może by dać radę. Pan to założyciel. Zobaczcie, baranek Boży. Oczywiście wszystko wymaga. Widać, że odnowienia. Ksiądz. Zobaczcie, jakie to jest. Jak to jest zdobione wszystko. Nie wiem, czego to się tyczy. Ławy z obrazem na przedpiersiach. Chrzest Chrystusa 1710. Na pierwszym planie Chrystus i Jan Chrzciciel. Pejzaż wokół Jordanu. Chyba nie chodzi o to. Nie wiem. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. O, chodzi o to. Zobaczcie. 1700 któryś rok. Ja cię nie mogę. Gdy są piękne zdobienia. Ambona, pierwsza połowa XVIII wieku. Na zaplecku obraz Przemienienia Pańskie, nad wejściem figura dobrego pasterza, na baldachimie figura Matki Bożej, siedząca na tronie z dłońmi złożonymi ku klaskania, do klaskania. Moi drodzy, to jest jeszcze raz to. To był opis tego, co wcześniej wam nagrywałem, pokazywałem. Ławy z obrazem na przedpiersiach. Święty Jan Ewangelista na wyspie Palmos, 1710 rok. Święty Jan obok orzeł trzyma pióro, trzyma otwartą księgę na kolanach. Wpatrzony w symboliczną walkę dobra ze złem. Maryja w typie Immaculata i siedmiogłowy smok ziejący ogień. To jeszcze raz to. Siedmiogłowy smok ziejący ogień. Wyobraźcie sobie, kto to jest rok. Wracając do tutaj tych rzeczy, moi drodzy,
konfesjonał, czyli ten, złożony z siedziska, z bokami dekoracyjnymi, wycinanymi oraz zaplecka, z wizerunkiem Jana Sarkandra, z kluczem przy ustach, symbol tajemnicy spowiedzi, na drzwiach scena jego męczeństwa. Zobaczcie. A tutaj scena jego męczeństwa. Krucyfiks na blacie belce łączącej. Moi drodzy, XVI wiek, czyli 1503 rok. Chodzi chyba o to. O ten krucyfiks. No nie wierzę. Ja się nie mogę. 1500 któryś rok. Coś niesamowitego. Świecznik wiszący złożony z trzonu zwieńczonego pełnoplastyczną figurą kobiecą. Figura w tanecznej pozie. Prawa ręka podtrzymuje kartusz, na którym jest inskrypcja Michała Skorożeński. 1763 rok, moi drodzy. To chyba chodzi o to. Zwróćcie uwagę. Na pewno. Boże, jak to stare. Moi drodzy. XV wiek. Jeszcze. Wiesz, do ciebie wiele? 1400 któryś rok. Ile tu było osób chrzczonych? Niesamowite. Niesamowite. Wow. W 1727 roku zmarł. 24 maja. Epitafium Jakuba Wojciecha Czernackiego, 1727 rok. Moi drodzy, to jest to, co wam pokazywałem. Przybliżałem. A tu historia jego. Jakub Wojciech Czaradzicki, w 1652 roku się urodził. W rodzinie ewangelickiej w Ostródzie. Czaradziccy posiadali majątki w Naprowie, koło Lubawy, w Pancerzewie. Jakub Wojciech przeszedł na katolicyzm i ukończył seminarium duchowym w Chełmie. Proboszcz lubeszewski w okresie 1683 roku, 27. W 1719 założył w Lubeszewie Bractwo Skalplerza na... Ciekawe. Mój ulubiony obraz. Epitafium Ignacego Schabkiego. 1775 rok. Jest to. Moi drodzy. Ignacy Jan Schabicki-Czapski. Urodzony w dobrym mieście. Honorowany kanonik chełmiński, proboszcz. Niby najbardziej ulubiony i najlepszy proboszcz tej parafii. A w ogóle jesteśmy w Lubieszewie. Właśnie, ważne. Lubieszewo. Następne. Wpierw strop kolebkowy. XVIII wiek, czyli 1703 rok. Deski ułożone na osi wzdłużne kościoła. Tło szaro-niebieskie nad ołtarzem baranek paschalny, dalej księżyc, słońce i anioły.
medaliony ze sceną koronacji Maryi oraz nad chórem oko opatrzności. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz, moi drodzy, jeżeli chodzi o mały baranek Boży, ukonorowanie Maryi, Bóg i Jezus i korona dla Maryi i oko opatrzności. Oko opatrzności nietypowe. Tu organy. Widzicie napis? Ciąg dalszy. Łaby zobrazy na przedpiersiach. Droga do Emmaus. Emmaus. 1710 rok. Chrystus wędrujący w towarzystwie dwóch uczniów w oddali widoczny kościół i zamek. To jest to. Kościół i zamek. 1710 rok. To jest chyba kościół, to jest tam zamek. Przejdźmy też tu. Mały zobrazy na przedpiersiach. Młody Jan Chrzciciel, 1710. Po lewej stronie grota, przed którą siedzi Jan Chrzciciel. Obok niego leży baranek, ręce skrzyżowane. W lewej czarka, do której spływa woda syskającego ze skały źródła. Jan ubrany w skórę. Na horyzoncie góry i zamek. Jeszcze raz. Coś niesamowitego. W ogóle zwróćcie uwagę, że nawet ta jest malowana jak marmur. Konfesjonał 1701 rok. Złożony siedziska za pleckiem i baldachimem oraz bloków z drzwiczkami. Na bokach malowidło z lewej strony. Święty Piotr z symbolem koguta, z prawej król Dawid z harfą. Za plecku malowidło Chrystusa niosącego owieczkę baldachimem oko opatrzności. Na drzwiach obraz świętego Jana Nepomucena. Jejku. To jest to jedno malowidło. Przesłanie. Weźmy następne. Szkoda, że nie są tłumaczone inskrypcje. A tutaj powinno być, nawet by widać, ale jest. Oko opatrzności. Drzwiczki. Następne. Obraz Niebowzięcia Maryi, XVIII wiek. Autor nieznany. Na desce, moi drodzy, malowane. A tu mamy opis, co jest napisane na tłumaczenie. Transmiksja tekstu na zewnątrz konfesjonału. Ale jeśli wyznajemy nasze grzechy, on jest szczęśliwy i sprawiedliwy, że wybaczy nam nasze grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Na zewnątrz konfesjonału, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone i transmisja na zapleczku konfesjonału, a tak więc w niebie będzie radość grzesznika, który się nawraca. Ciekawe, bardzo mądre słowa. I następne, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, uwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Następny obraz. Pokłon trzech króli. Autor nieznany. XVIII wiek, moi drodzy.
i najstarsza. Madonna na lwie, ku czci Najświętszej Marii Panny, w roku 1375 uczyniona. Przywrócona dawno świetność dzięki i mamy wymówione. Mielicy, Czerwin Jabłońscy. Mamy tutaj podane nazwiska. Jest, w mojej rodzinie występuje Kwiatkowski, tutaj również. Zobaczcie. 1375 rok. Piękne. Jest to drzewo lipowe, pierwotnie rzeźba polichromii, umieszczone w blandzie na zewnątrz kościoła. Szok, że tyle lat przetrwała. I znowu byłaby z 1710 roku. Z malowidłami. Niesamowite. Zobaczmy dalej. Moi drodzy, skrzynia z połowy XVIII wieku, to 1750 rok, na rzucie prostokąta z kutymi uchwytami po bokach, zdobiona scenami z Nowego Testamentu, ucieczka świętej rodziny do Egiptu, zwiastowanie na wiedzenie świętej Elżbiety Maryi z małym Jezusem. Zobaczcie, macie wiarę? Coś niesamowitego. Zobaczcie to. Chór. Całun. To jest piękne. Te rzeźbienia, to wszystko. Po prostu kościół mnie zachwyca. Tyle piękna w kościele. Ja uwielbiam te hafty. Się pomodliłem też. Mamy tak. Łaby z obrazu na przedpiersiach. Pożar Sodomy. 1710 rok. W pierwszym planie Lot z rodziną i aniołem. W głębi widok płonącej Sodomy. Płonące Sodomy. Niestety mamy. Zobaczcie to jeszcze. Śmierć. Tańcząca. I życie chyba. Nie wiem. No i ostatnie chyba. Chór. Około 1710 rok. Transkrypcja. Ten chór na chwałę Bożą i jego zmarłej żony. Sara urodzona z Tydan, która pod nim razem z dwoma synami pochowana została. Ku pamięci zostawił Jakub Joseph Czarski anonimo 1716 rok. Czyli tutaj pod chórem są pochowani jakby właściciele, Czarscy. Chór, sceny na obrazach, zwiastowanie, Boże Narodzenie, hołd Trzech Króli, kuszenie na pustyni, ogrójec, pięta, zmartwychwstanie, wielu w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, chusta Weroniki, o nie widziałem, myślałem, że to całun, objawienie Chrystusa, Kościół triumfujący, alegoria miłości. Sto. Szkoda, że o organach samych nic nie jest napisane. Jeszcze raz. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz jeszcze. Organy małe. Ale muszą być, mieć piękny dźwięk. Tyle z wnętrza kościoła. Dziękuję, że się zatrzymałem. Dziękuję, że mogę wam ten kościół pokazać i opisać. Jest niesamowity. Naprawdę warto do niego zajść. Kościół jest monitorowany. Zobaczcie.
Jakie są stare? Tu są stare cegły i stare płytki. Ile tu ludzi było, ile tu osób się modliło. I kościół jest otwarty, nie zamknięty za kratami. Można wejść i się pomodlić. To jest piękne. Tak każdy kościół powinien być otwarty. Dzwon na wieży, powiem wam, XIV wiek, w kształcie kielicha, korona sześciu pałąków, tuż pod czaszą inskrypcja gotycka, przybyłem z chwałą i pokojem, Hosanna na wysokości. Ale jeszcze mi brakuje jednej tylko informacji, datę powstania tego kościoła. Jeszcze jest to kropielnica w Kuchcie, XV wiek, dwuczołonowa, wykonana w szarego granitu. Czomniski czasza okrągła, w dolnej parafii zwężona. Jejku. Niesamowite. Oczywiście mamy cmentarz przykościelny. Remont zabytku realizowano przy współpracy finansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kościół Najświętszej pod wezwanie świętej Elżbiety Węgierskiej w Luboszewie, wybudowany w 1313 roku, wieża wybudowana w 1573, wystrój barokowy, XVII-XVIII wiek, wnętrze rzeźba Madonny na ławie, dzwon, ołtarz z 1707 roku, konfesjonały 1701-1700, chór 1716, posadzce płyta nagrobkowa. Świętej Anny 1650 rok. Moi drodzy, bardzo wam polecam. Zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się. Tutaj możecie dzieci puścić, żeby się pobawiły. To są domy. Jest sklep i są domy. Kiedyś nasze Lubeszewo dawniej. Powiem wam, piękny kościół. Stary kościół. Stary grób. Po niemiecku. Szafrański. W 2010 roku. Obejdziemy, bo warto. Może jeszcze coś napotkamy. Nie wiem. Napisy ledwie widoczne. Pewnie jakiś nagrobek. To zapewne zachrystia. Dziękuję, że jest kościół otwarty. Jest niesamowite. Czego mi brakuje przy takim kościele? Wszystkie groby powinny być stare, a nie chowani na i nowy pomnik. Powinny być stare, same, stare pomniki. Nie nowe, same stare. Tak jak ten. No cóż, taka tradycja. Chowamy po iluś tam latach, a stare groby są zapominane. Stare pochówki. Ja w rodzinie mam w górze grób mojej prababki 1800 rok.
Jestem z tego dumny. Jest najstarszy w naszej chyba rodzinie grup, o którym ja wiem, który do dnia dzisiejszego jest. Moi drodzy, teraz zobaczcie ten kościół, jaką ma piękną wieżę. Wieża wygląda, jakby się miała kręcić. Niesamowite. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.